witaj w kolejnym odcinku programu High Five. Już za tydzień, 1 lipca, oficjalny finał akcji mojego Challengera. Z tej okazji nagrałem film, w którym zobaczycie, jakie emocje wywołuje w pasażerach wasz przyszły samochód. Jeśli nadal wahacie się, by brać udział w losowaniu, to po tym filmie wykupicie ze 100 e-booków, żeby mieć tą potężną V8. A teraz zobaczcie, jakie były te reakcje. Pan Kacper? Tak. To ja jestem waszym kierowcą. Uber? Ale to miał być Opel Meriva. Jaki? Meriva. Nie, to jest Challenger. Tak? Myślałem, że sportowe już robię. Pani Sandra? Dzień dobry, tak. Ja jestem pani kierowcą. Myślałam, że to będzie jakiś Opel. No rzeczywiście, Opel Meriva. Ale zdjęcie się zgadza moje. No, jest w porządku? Jest. Też pasuje. Faizullo. Faizullo? Hi, how are you? Ah, great. Jump in. Let's go. Where are you from? Ah, Uzbekistan. All right. Powiem ci, że staram się nie zejść, nie? Poważnie? Matko święta. Co się dzieje? Szczęście, to jest po prostu coś nie... Chodzi o samochód? Tak. Jak pierwszy raz trafiłem na twój film, w ogóle na TikToku, dosłownie na ulicy wypatruję samochód. Miałem przyjeżdżkę Monster Truckiem. Dosłownie, miałem 2 lata temu. Ja zżyłem kurwa samochody i nie było w ogóle takich emocji jak tutaj. Pokażę ci, jak jeździ. Jesteś gotowy? Stop! Resztę przejazdu z tym pasażerem pokażę wam w wyciętych scenach, bo niestety nie nadawały się już do publikacji w głównym filmie. Jak samopoczucie? Wszystko w porządku? No teraz już tak. O kurczę, to najlepsza odpowiedź, jaką mogłem usłyszeć. Pan Bartosz? Bartłomiej, ale może być. Bartłomiej, przepraszam. Zapraszam. Jak już cicho pojechałeś? Przepraszam bardzo. O cholercia, ale siedzi. No fura, stary. Dobra jest? Mocna jest. Mocna chuj. O cholera. Tak to jeździ. A tutaj bez trybu sportu. Miał być Opel Meriva. Może być. O stary. Kto z tyłu? Facet z tyłu. Kolegą? Chłopakiem? Kolegą. Jeszcze kolega. Słuchaj, zaraz ci załatwię, że nie będziesz tylko kolegą. I od której tak jeździsz? Od 8 rano, od 7 nawet w zasadzie. Ciepły silnik, czy nie? Myślałem, że pytasz o kolegę, czy ciepły. Albo nie, to kolegę, to na pewno. Z nami? To już wiem, że będzie śmiesznie. Jedna osoba z tyłu. O kurde. No dobry, jest to fakt. A jak się siedzi wygodnie? No w sumie. Najlepiej to w fotel wszystko. Szok mam, przeżywam szok. Głośne strasznie jest i tak dobrze brzmi, no. Pierwszy raz takim jadę. Poważnie? No. Ja też. Kurde, to mega. A pomyśleć, że miał być Opel Meriva. Tutaj najfajniejsze to jest przyspieszenie. Oj, ale co? Ale to leci. Wow. No dobra. O kurde. Nie za mocno? Nie, dobrze, dobrze. Ale przestraszyłeś się. No, dobrze, to dobrze. Znacka, tak. Kurwa, siema. Kolega urodzinowy. Poważnie? No to tak. Urodzinowy kolega. Ty masz urodziny? Tak. Śmiało. Nie, no częściej muszę zamawiać Ubera. Macie chorobę lokomocyjną, czy jakieś inne przeciwwskazania? Coś ty. Na pewno? Pewno. Trójka. Dwójka. Jedynka. No i to jest to! Teraz nie ma przejazdów, klientów, żadnych na aplikacji, więc mam dla was bardzo ważną informację, która na pewno wam się spodoba. Ten Challenger trafi do jednego z was, być może właśnie do ciebie. I co trzeba zrobić? Na stronie internetowej kupujesz e-booka, czy e-booki. Można ile chcesz tylko, im więcej e-booków, tym więcej losu. A losy zbliżają was do tego, żeby wygrać Challengera. Ten samochód jest cudowny i w tym momencie wasza reakcja powinna być taka, że wpisujecie blika, płacicie za e-booki i zgarniacie losy. A 1 lipca jeden z was odbierze telefon, albo nie odbierze, wtedy też nagroda jest dla niego. Ale mam nadzieję, że pogadamy już wtedy i powiem: cześć, wygrałeś Challengera. I mam nadzieję, że powiem to właśnie do ciebie. Wyobraź sobie, że ten samochód już za kilka dni będzie twoją własnością. Czekam na przejazdy cały czas. A wy kupujcie e-booki i zgarniajcie losy. Powodzenia. Dzień dobry, co to za nagrywanie? Kurde, takie wrażenie robi, że... Oskar, tak? Tak, Oskar. Cześć, jestem dzisiaj twoim kierowcą.
Bardzo mi miło. I zawsze tam chciałem Mustanga, ale te V8 to jest tak V8, tak fajnie brzmi. Tak. Ja w ogóle pierwszy raz V8 jadę. Poważnie? Tak. Czuję się zobowiązany, żeby pokazać ci, za co kocha się te samochody. O, stary. Siwo to nam. 3000 biegu, obrotów. Widzimy. O, chłopie. Który to jest rocznik? 2019. Śmierdzi czy pachnie nowością? Pachnie, stary. Właśnie puściłem włączka, przepraszam. No. Przepraszam, pomsknęła mi się noga. No. Ja tak lubię. Tak? Tak? Jest okej? Okay? No dobrze, czyli skradłem serce pasażerki. Tak. Będzie 5 gwiazdek? Crazy about car. Really? Really, I am car enthusiast, so this is the my favorite muscle car, is the Dodge. Every time was my favorite. Really? Dodge Challenger is your favorite muscle car? Yeah, it starts from the... So that's the acceleration of the muscle car. I didn't expect you. You're surprised? Yeah, I'm surprised. Sorry, really. It would be Opel Meriva, I know. Policja za nami. A Różaniec to przypadkowo? Czy to nie Różaniec? To jest Różaniec. Wybacz, że tak patrzę. Modlę się na nim codziennie. Bóg mnie prowadzi przez całe życie. Mogło być więcej koni, co? No. Tak? Podobało się w ogóle? Super, genialnie. Wszystkiego dobrego. Jest propozycja, bo tu koleżanka powiedziała, że możecie swoim przewieźć też. Ale to jest Zosia? Tak. Zosia. Jakie masz auto? Tak po Warszawie. Nie, no fajnie, fajnie, no. Jest naprawdę fajnie. To jest mój Opel Meriva. 2007 rocznik, 1.7 CDTi. No, jaki on jest dobry. Mam pasażera Dawida, ale tak mi się chce do toalety. Przepraszam, dacie mi do toalety pójść? Ja już po prostu nie wytrzymam. Takie fotele są wygodne. Ty, ale ta maska to jest potężna, nie? Przepraszam was też za sytuację z toaletą, ale po prostu ten samochód jest sportowym autem i każde odciążenie masy to jest na jego korzyść, więc będzie szybszy teraz. Ja też mogłem pójść. No teraz już to jest nawet zapach adekwatny do V8-ki. Raz na jakiś czas właśnie biorę sobie udział w takich akcjach. Okej. Okay. Tylko, że ostatnio w miarę wcześniej kupowałem losy w innych akcjach i stwierdziłem, że zostaje sobie taką taktykę na, wiesz, na ostatni moment. Może akurat się uda, no nie? Stary, ale ten moment to jest już nie, bardzo niedługo za... Ja wiem, no ale chodzi, wiem, ale chodzi o to, że tam słyszałem, była jakaś akcja, że właśnie gość kupił losy i było bardzo, bardzo blisko finału. No i udało mu się wygrać, nie? Mówię ci, to jest doświadczenie. Ja brałem udział i u Buddy na początku, okay, i u innych osób. Będzie tak mieszane, że każdy będzie mógł. Wiem, ale jakoś, słuchaj, jakoś tak czuję, że jest, porównując to do poprzednich loterii, czuję, że na ostatni moment jak kupię, to rzeczywiście może być. Może się akurat uda. Tylko za co ja będę to lał? To pali 6 litrów na trasie, 10 w mieście. Na trasie. Ja jestem blaharą. Ale to już nie jest nawet dla mnie obraźliwe. A pomruczysz jeszcze? Muzyka dla uszu. Masz świetną, wyluzowaną dziewczynę. V8. 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 Repeat after me. V8. V8. Great. V8. Yeah. 3, 2, 1. Opłaca ci jeździć? Opłacalny to jest? Powiem ci, że marzy mi się taki. Poważnie? No oczywiście, że tak. Marzenia się spełniały, więc uważaj, o czym marzysz. Kozak auto. Nawet jak na Amerykańca. Tak. No wykończenie nie jest złe. Naprawdę? Naprawdę. Podoba wam się? Tak. Wykończenie? Mi tak. Jest fotel z Alcantarą, skóra połączenia z Alcantarą, jest maksymalnie fajnie wyposażone. Jest dobre nagłośnienie wbrew pozorom. Te auto mają... Z tyłu, tak? W sensie chodzi o wydech. Najlepiej. Miejsce jest na tyle dużo między pasażerem z przodu a kierowcą, że za kolano dziewczyny, jakbym chciał łapać, to bardzo ciężko. W sensie nie ciebie. No wiem. Kurde. Ty się trzęsiesz, ziom. Spokojnie. Spokojnie.
kurde. Ale robi duże wrażenie na tobie zrobił ten samochód. No. To auto w ogóle jest jednym z dwóch, które tak naprawdę robi takie potężne wrażenie. Pierwsze to jest policyjny BMW. Jaki luksus teraz macie? Jak w Maybachu, co? No, normalnie. Jeszcze masaży brakuje. Yes, sir! Jest klimat. Jest klimat. Nie zrobisz tego motoryzacją niemiecką. Uczucie nie do zapomnienia, stary. O, będziesz na długo pamiętał. Śniło ci się coś dzisiaj? Powiedz, że jutro będzie ci się śniło. Nic nie płacicie oczywiście za przejazd. Jasne. Nic nie rzeczy. Ale dzieciaki patrzą, co? Wszystkie co najlepsze. Na razie. Cześć, na razie. Trzymajcie się, chłopaki. Cześć, na razie. I takie właśnie wywołuje emocje Challenger, którego już za tydzień wygracie, 1 lipca. Jeśli dotrwałeś do końca tego materiału, to chciałbym ci zdradzić coś, czego nigdzie nikomu nie zdradzę. A ktoś, kto ogląda materiał do końca, ma ten przywilej, że jest wiernym, stałym widzem, który od deski do deski obejrzał film i dowiedział się, że to jest mój nowy samochód. 1,5 roku temu go kupiłem, to ma 2,5 metra i jest petarda. A wy pamiętajcie o tym, że ten Challenger, którego przez cały materiał oglądaliście, jest do wygrania na poważnie. Co trzeba zrobić? Oczywiście kupować jak najwięcej e-booków, żeby zgarniać jak najwięcej losów. I te losy właśnie przybliżają was do tego, żeby mieć Challengera z dzisiejszego materiału. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. www.wygrajpo8.pl. Do zobaczenia na live 1 lipca. Cześć.